Pikselizacja obrazu przy szybkich ruchach, przycięcia, a może nienaturalnie duża płynność obrazu w filmach, zwana efektem teatru lub efektem opery mydlanej. Założę się, że każdy nabywca nowego telewizora natknął się przynajmniej na jeden z tych problemów. Kwestie te są jednymi z najczęściej poruszanych przez naszych klientów podczas usług kalibracji. Swojego czasu nawet sam Tom Cruise wypowiedział się na Twitterze, że nienaturalna płynność psuje odbiór jego najnowszego filmu. The unfortunate side effect is that it makes most movies look like they were shot on high-speed video rather than film. Co jednak ważne, wszystkie te problemy możemy rozwiązać we własnym zakresie i to w praktycznie każdym telewizorze. Dzisiaj opowiem, jak to zrobić. Zaczynamy! Dla niecierpliwych odpowiedzi, aby zniwelować omawiane problemy, należy wyregulować tak zwany system upłynniacza obrazu. Tylko co to znaczy wyregulować? No i tu niestety odpowiedź nie da się zamknąć w jednym zdaniu, ponieważ każdy wybór będzie miał zarówno swoje dobre, jak i złe strony. Jeśli jednak poświęcicie kilka minut na obejrzenie tego wideo, to postaram się objaśnić to na tyle szczegółowo, by każdy mógł samodzielnie wypracować odpowiedni dla siebie kompromis. Systemy upłynniaczy pojawiły się w telewizorach wiele lat temu i występują pod różnymi nazwami w zależności od producenta. Zawsze jednak ich rola jest taka sama. Chodzi o generowanie dodatkowych klatek obrazu, które wstawiane są pomiędzy oryginalne pochodzące z filmu. W tych nowych klatkach telewizor stara się oszacować trajektorię ruchu obiektów i wygenerować je gdzieś pomiędzy pozycją początkową i finalną. Jak można się domyślić, robi się to po to, aby uzyskać pewne korzyści. Zależą one jednak od rodzaju materiału, który w danym momencie oglądamy. Zasadniczo można wyróżnić dwa osobne typy. Materiały niskoklatkowe i materiały wysokoklatkowe, które omówię teraz. Materiały niskoklatkowe to przede wszystkim filmy i seriale, w których występuje charakterystyczne kinowe szarpanie przy szybkich ruchach kamery. Widzimy je na skutek tego, że filmy od zarania dziejów nagrywa się w 24 klatkach na sekundę, a to za mało, by obraz dawał wrażenie płynnego. Przy oglądaniu filmu, czy to ze streamingu, telewizji czy nośnika fizycznego, zawsze mamy charakterystyczny skokowy ruch. Szczególnie jeśli operator kamery wykonuje panoramowanie, czyli przesuwa cały kadr poziomo lub pionowo. Często zjawisko może to być nie do końca uświadomione przez widza, gdyż 24 klatki w filmach to standard od wielu dekad. Po prostu do tego przywykliśmy. Gdy jednak zobaczy się je raz, to ciężko będzie nie zwrócić więcej uwagi. Upłynniacz w przypadku filmów ma za zadanie sztucznie podnieść płynność ruchów. Mam trochę wrażenie, że jest to funkcja, którą nikt nie prosił, ale każdy dostał. Nie znaczy to jednak, że jest to zła idea. Ja osobiście nie przepadam za tradycyjnym skokowym ruchem. Widzę ten brak płynności i przeszkadza mi on przy oglądaniu na dużym ekranie. Jeśli jednak upłynniacz będzie działał na pełnych obrotach, to możemy uzyskać irytujący efekt nadpłynności, który wiele widzów nazywa efektem teatru lub efektem opery mydlanej. Geneza zjawiska nie jest taka oczywista, no bo czy coś może być zbyt płynne? Raczej nie, jednak zdecydowanie może być sztucznie płynne. Ową sztuczność widać głównie przy ruchach postaci. Wynika to z faktu, że ruchy ludzkiego ciała, szczególnie mimiczne, nie mają jednostajnego tempa. Zwróćmy uwagę, jak na przykład wygląda mrugnięcie w zwolnionym tempie. Jest tu bardzo wiele drobnych ruchów mięśni w różne strony, zaś czas zamknięcia i otwarcia oka różnią się od siebie. Gdyby to wideo było nagrane w mniejszej ilości klatek, tak jak filmy i seriale, to wyglądałoby mniej więcej tak, jak widzicie teraz na ekranie. Bazując na źródłowych klatkach, upłynniacz nie byłby w stanie dokładnie przewidzieć, co się dzieje z mimiką twarzy w międzyczasie i efekt upłynniacza wyszedłby, jak widzicie, mało precyzyjny. Właśnie dlatego wielu z nas odbiera tak daleko idącą ingerencję jako sztuczną i irytującą. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zmniejszyć działanie upłynniacza w filmach lub całkowicie go wyłączyć. Jak to dokładnie zrobić, omówię pod koniec filmu, a teraz omówmy drugi typ materiałów. Jest nim każda treść nagrana w 50 lub więcej klatkach. Do tej kategorii zaliczają się głównie materiały na żywo i treści sportowe. Takie nagrania zawsze realizowane były z wyższym klatkarzem. Nic dziwnego. Nie dałoby się oglądać przecież meczu, gdyby całe boisko szarpało i skakało podczas ruchów kamery. Przy treściach wysokoklatkowych dodatkowa interpolacja nie służy tyle poprawie płynności, co ostrości. Zasadniczo im więcej klatek, tym bardziej wyraźny jest obraz w dynamicznym ruchu na matrycach LCD i OLED. Przyczyną tego jest sposób działania tychże matryc, o czym opowiem może kiedyś w innym materiale. By móc w ogóle generować w tym scenariuszu nowe klatki, niezbędna jest matryca przynajmniej 120 Hz, bo w telewizorach 60 Hz układ nie miałby gdzie ich wstawiać. Płynie z tego następujący wniosek. Jeśli całkowicie wyłączymy system upłynniacza, to przy oglądaniu telewizji wykorzystujemy tylko 60 Hz w swojej 120 Hz matrycy. Logicznym byłoby więc dać upłynniaczowi działać na pełnych obrotach przy treściach o wysokim klatkarzu i tak też polecam zrobić. Jest tylko jedno ale. Im większej ingerencji oczekujemy, tym więcej zostanie wygenerowane artefaktów, które widzieć będziemy głównie na krawędziach szybko poruszających się obiektów.
W skrajnym przypadku mogą one powodować przycinanie się lub gięcie przedmiotów, które są w ruchu, co wywoła efekt odwrotny do zamierzonego. Na to też nagminnie skarżą się użytkownicy telewizorów. To teraz omówmy konfigurację na konkretnych przykładach. W telewizorach LG upłynniacz nosi nazwę True Motion i znajduje się na dole menu o nazwie Wyrazistość. Gdy wybierzemy tryb użytkownika, uzyskamy dostęp do dwóch suwaków. D-Judder odpowiada za interpolację materiałów niskoklatkowych, a D-Blur za wysokoklatkowe. Mówiąc prościej, pierwszy reguluje płynność w filmach, a drugi redukcję rozmycia w sporcie. Jeśli przeszkadza nam skokowy obraz, to zwiększamy wartość suwaka D-Judder. A jeśli obraz robi się zbyt sztuczny i teatralny, to zmniejszamy. Drugi z suwaków najlepiej ustawić na wartość maksymalną, ale jeśli często będziemy widzieć pikselizację wokół ruchomych obiektów, to trzeba rozważyć zmniejszenie. Warto tutaj zauważyć, że jeśli mamy telewizor LG z 60-hercową matrycą, to dostępny będzie tylko suwak od płynności, czyli D-Judder, z przyczyn, które wyjaśniłem wcześniej. W przypadku Samsunga system nosi nazwę Auto Motion Plus i również ma on precyzyjną konfigurację podzieloną na dwa suwaki, z których górny odpowiada za materiały niskoklatkowe, a dolny za wysokoklatkowe. Tutaj warto zaznaczyć, że Samsung jest jedynym producentem TV na rynku, który ma system upłynniacza dedykowany także do gier. Dzieje się tak, dlatego że producent opracował inną technologię interpolacji klatek, która nie zwiększa aż tak bardzo opóźnienia sygnału. Nawet przy włączonym systemie zamyka się ono poniżej 20 ms, więc nie powinno być w ogóle odczuwalne. Możemy zatem śmiało włączyć Motion Plus i cieszyć się płynniejszymi rozgrywkami w grach, które działają w 30 klatkach na sekundę, a także poprawić ostrość w ruchu gier 60-klatkowych. U konkurencji system upłynniacza będzie w trybie gra albo nieaktywny, albo okrojony z funkcji interpolacji, a nawet jeśli uda się je włączyć, to opóźnienie wzrośnie do nieakceptowalnego poziomu. Jeśli chodzi o upłynniacze w markach takich jak TCL, Hisense, Philips i Panasonic, to są one rozwiązane w bardzo podobny sposób. Suwaki działają zgodnie z opisem, który widzicie teraz na ekranie. Zlokalizowanie ich w menu obrazu nie powinno przysparzać trudności. Pamiętajmy tylko, że aby się do nich dostać, trzeba przestawić upłyniacz w tryb własny. Sytuacja jest trochę bardziej zagmatwana w przypadku Sony. Tutaj bowiem za interpolację odpowiada suwak o nazwie Gładkość. Problem w tym, że reguluje on poziom ingerencji zarówno w materiałach nisko, jak i wysokoklatkowych. Nie jest to w żaden sposób rozdzielone jak u konkurencji. W konsekwencji, jeśli chcemy uzyskać najlepszą ostrość w dynamicznym ruchu sportowym, musimy ustawić ten suwak przynajmniej na wartość 2. To będzie wiązało się także z mocną ingerencją w płynność filmów, co może okazać się sztuczne i irytujące dla wielu widzów. Ustawienie 1 jest w mojej ocenie złotym środkiem do filmów, ale nie pozwala wykrzesać maksimum w sporcie. No cóż, pozostaje albo to zaakceptować, albo zmieniać to ustawienie ręcznie cały czas, w zależności od tego, co oglądamy. Jeśli ktoś jest aż tak ortodoksyjny, że zdecyduje się na to drugie rozwiązanie, to dajcie znać w komentarzach. Jeśli chodzi o starsze modele telewizorów albo inne marki, to oczywistym jest, że nie umówię ich wszystkich szczegółowo w tym wideo. Jak jednak widzicie, systemy te są do siebie podobne i raczej nie trudno zlokalizować je w menu ustawień. Zachęcam więc do własnych eksperymentów. Ostatecznie płynność jest czymś, co musi odpowiadać użytkownikowi telewizora. Dyskusja o tym, czy lepiej oglądać film ze skokowym ruchem, czy ze sztucznie upłynnionym, to jak dyskusja o wyższości jednych świąt nad drugimi. Kwestia subiektywnych upodobań i nic więcej. Nie musimy więc nawet wnikać w to, co konkretnie nasz system upłynniacza robi, o ile podoba się nam efekt końcowy. Pomocna będzie jednak wiedza o zasadach i potencjalnych kompromisach, które to umówiłem. Warto też pamiętać, że każdy telewizor warto profesjonalnie skalibrować, aby wykrzesać z niego maksimum możliwości, nie tylko pod względem odwzorowania ruchu, ale przede wszystkim odwzorowania barw, czerni i jasności. Jeśli chcesz zamówić usługę wykonaną profesjonalnym sprzętem u Ciebie w domu, to zapraszam na skalibrujtv.pl.